Cześć z tej strony, słucha. <laughs> Jezus. Maria. Cześć z tej strony, słuchajcie, witam was na kanale po wakacyjnej nieobecności. Dzisiaj filmik, który zachaczy o dwie rzeczy: o książki, czyli będzie to filmik, który będzie można spokojnie włożyć w cykl pod tytułem uzależniony od książek, ale również filmik dotyczący polityki, naszej przyszłości, tego gdzie zmierzamy. I wydaje mi się, że z racji naszych wcześniejszych dyskusji na niektórych live'ach może ten film wywołać pewne kontrowersje. O czym porozmawiamy? Opowiadałem Wam wielokrotnie o książce Roberta Heinlana Żołnierze Kosmosu. Zapewne dla większości z Was Żołnierze Kosmosu bądź Starship Troopers, ja będę tu zamiennie używał tych tytułów, kojarzy się wyłącznie z filmem Pola Werchowana” z 1997 roku. No i tutaj właśnie na tym polega troszeczkę problem. Książka ta, Żołnierze Kosmosu, jest jedną... Z najbardziej znanych powieści Roberta Heinlena i cały czas wzbudza żywe zainteresowanie nie tylko czytelników, ale również szerokich grup politologów, w szczególności z naciskiem na tych, którzy mają serce po lewej stronie, dlatego że książka ta budzi kontrowersje. Toczy się poważna debata od lat na temat tego, czy Robert Heinlen pisząc Żołnierzy Kosmosu, napisał reklamę faszyzmu. Czy ta książka gloryfikuje faszyzm? Ta książka bez wątpienia gloryfikuje militaryzm, cnoty bojowe, gloryfikuje w pewnym sensie autorytarny system polityczny, ale czy gloryfikuje faszyzm? Właśnie film Pola Werchowana z 1997 roku ma dość negatywny wpływ na całą tą dyskusję. Dlaczego? Dlatego, że autorzy filmu, tworząc go, wykorzystali okazję, by pokazać swoje spojrzenie na powieść Heinlena, przedstawiając ją w formie mocno komiksowej, mocno właśnie podkreślającej domniemany faszyzm tejże powieści poprzez różne tam wizualne odniesienia i poprzez panujący klimat, pamiętacie, przemówienia orły, oficerowie podobni do hitlerowskich dygnitarzy, w ten sposób książka Heinlena od razu została wtłoczona w pewne ramy. Nie będziemy opowiadać tutaj o filmie, bez wątpienia dobrym, ja lubię ten film, ale porozmawiamy właśnie o książce. Czy rzeczywiście żołnierze kosmosu gloryfikują ustrój faszystowski? Według mnie, jeżeli ktoś tak uważa, no to po prostu mm, źle myśli. Po prostu wydaje mi się, że wyciąga głupie mm, wnioski, jeżeli tą książkę czytał. Bo najczęściej na ten temat dyskutują ludzie, którzy tej książki nie czytali, tylko oglądali właśnie film. Powieść Roberta Heinlena pokazuje mm, realną prawdę o otaczającym nas świecie, mimo że jest to powieść fantastyczna. Prawda, która, jeśli zostanie przez nas olana, a wnioski nie zostaną wyciągnięte, doprowadzi nas, naszą cywilizację, na skraj samounicestwienia poprzez nadmierne rozmiękczenie społeczeństwa i społeczeństw wszystkich krajów Cywilizacji Zachodniej. Ech, w skrócie Przeczytam tutaj co jest z tyłu dla tych, którzy w ogóle nie znają tematu. Trwa galaktyczna wojna pomiędzy Ziemianami a Robalami, agresywną rasą pseudopajęczaków, których społeczna organizacja przypomina rój poddany bezwzględnej władzy dyktatorskiej. Ogrom przewagi liczebnej nieprzyjaciela wyklucza globalną konfrontację i wymusza taktykę nagłych, niespodziewanych ataków ze strony sił Ziemskiej Federacji, Federacji Terrańskiej. Też będę zamiennie używał tej nazwy. Do takich zadań najlepiej przygotowani są komandosi z piechoty zmechanizowanej, a wśród nich kadet Juan Rico, który karierę żołnierza rozpoczął tak niedawno. Słuchajcie, powieść właśnie opowiada historię z perspektywy wspomnianego żołnierza piechoty, Juana Johniego Rico, pokazuje przede wszystkim przemianę cywila w żołnierza. Coś takiego w mniejszym oczywiście stopniu niż tutaj w książce. Ja również kiedyś przeżyłem, kiedy służyłem w latach 90. w jednostkach powietrznych desantoły wojska polskiego, i też wtedy nastąpiła pewna przemiana. Przemiana, która do tej pory ma wpływ na moje życie, na moje poglądy, na moje spojrzenie na świat. Nie ukrywam tego. Chodzi o to, że ta książka to przede wszystkim jednakowoż opowieść na temat cech, Państwowej struktury politycznej, których efektem jest trwały porządek społeczny. Mimo, że akcja rozgrywa się w przyszłości, można znaleźć wiele odniesień do sytuacji naszej obecnej. Książka w ogóle została napisana w latach 50., jeśli się nie mylę, przez Heinlena. Na bazie jego spostrzeżeń, gdzie widział Amerykę, która pogrąża się w chaosie, pogrąża się w przestępczości i mm, zbyt łatwo. Szafuje prawami obywatelskimi, a do tego dojdziemy troszeczkę dalej. W książce Ziemia jest jednym wielkim światowym superpaństwem, zwanym Federacją Terrańską, Ziemską Federacją. Nie mylić z Unią Europejską i z planami Tuska i jego Akolitów. Federacja Terrańska podróżuje. W kosmosie, ludzie podróżują w kosmosie, rozciągają swoją obecność na światy daleko poza granicami Układu Słonecznego. W tej cywilizacji, wszyscy uczniowie szkół średnich, co jest dosyć ważnym elementem całej powieści, wszyscy uczniowie szkół średnich, poza standardowymi przedmiotami, poza standardowymi egzaminami, mają obowiązek. Przed ukończeniem szkoły zaliczyć kurs zatytułowany Historia i Filozofia Moralności. Kurs ten jest prowadzony przez weteranów sił zbrojnych. Najczęściej są to weterani z doświadczeniem bojowym. I nauczyciel, głównego bohatera Johniego Rico ze szkoły, emerytowany podpułkownik Dubois, opowiada swoim uczniom. O tym, jak doszli do momentu, w którym właśnie się znajdują, w, miejscu, w tym miejscu historii, w którym dzieje się ta książka. Opowiada im, jak demokracje w XX wieku stopniowo doświadczały załamania krajowego prawa i porządku. Miało to miejsce, było to spowodowane tym, że rządy lokalne państw przyznawały swoim obywatelom coraz więcej praw. Ale nie nakładały dodatkowych obowiązków wobec społeczności i wobec ludzkości, wobec swoich ojczyzn chociażby. Jednym ze skutków były roszczeniowe postawy obywateli, terror mniejszości i gwałtowny wzrost przestępczości, w wyniku którego przestrzenie publiczne nie były już bezpieczne, a praworządni obywatele czuli się zakładnikami we własnym otoczeniu. Czy czegoś Wam to nie przypomina? Z powieści tej można dowiedzieć się, że tym niepokojom wewnętrznym towarzyszyła jeszcze wielka katastrofa militarna, można powiedzieć światowa, mająca wpływ na całą właściwie społeczność kuli ziemskiej, czyli wielka wojna, kolejna wojna światowa. Ona jest tutaj mgliście wspomniana wojna pomiędzy chińską hegemonią, jakby to tam nie brzmiało. Krótko mówiąc, pomiędzy Chinami a sojuszem, to będzie ciekawe, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i uwaga Rosji. Tak, tej samej Rosji, która teraz walczy z Ukraińcami. Wojna światowa, wspominana tutaj w żołnierzach kosmosu, wyczerpuje na tyle państwa zachodniej cywilizacji, że tracą one Zdolność do utrzymania porządku wewnętrznego w kraju, a nawet zdolność do utrzymania dyscypliny i porządku we własnych siłach zbrojnych. To jest bardzo charakterystyczne dla czasów powojennych, gdy wzrastają niepokoje społeczne, wzrasta przestępczość, następuje brutalizacja życia. To jest bardzo charakterystyczne dla czasów powojennych, po każdej dużej wojnie. Następuje totalne załamanie się. Powojennego porządku. Okres chaosu, przemocy, wojen lokalnych, mordów, czystek etnicznych. W końcu poszczególne społeczności mają dość. Powstają w tych społecznościach grupy tych, którzy mają umiejętności, chcą i umieją zakończyć wspomnianą wcześniej rozpierduchę spowodowaną rosnącym, coraz bardziej bezprawiem, rosnącą przemocą. Ci, którzy umieją to zrobić, to weterani wojny, nierzadko sami sprawcy również tej przemocy powojennej. Weterani wojny, którzy jednak w poczuciu obowiązku tworzą nieformalne milicje, nie mylić z milicją obywatelską i porucznikiem Borywiczem, Nieformalne milicje, które mają pilnować porządku w swoich miastach, miasteczkach, w swoich lokalnych społecznościach, i wprowadzają stan wojenny bez nadzoru cywilnych władz. Dlaczego bez nadzoru cywilnych władz? No, dlatego, że cywilne władze nie sprawdziły się. Cywilne władze były tak słabe politycznie, że nie były w stanie egzekwować praw, które przecież de facto wtedy obowiązywały. W książce ta sytuacja. Jest wspomniana mniej więcej tak, cytuję. Niektórzy weterani zebrali się jako strażnicy Straży Obywatelskiej, aby zaprzestać zamieszek i grabieży. Powiesili kilka osób i postanowili nie wpuszczać do swojej organizacji nikogo poza weteranami. To, co zaczęło się jako środek nadzwyczajny, stało się praktyką konstytucyjną w ciągu dwóch pokoleń. Na pierwszy rzut oka. Wydaje się, że jest to, można powiedzieć, coś, jakiś rodzaj samosądów, prawda? Albo jakiś rodzaj wprowadzonej samozwańczej sprawiedliwości. Ale jednakże okazuje się, że siłą i brutalnością weterani są w stanie zaprowadzić porządek. Są w stanie utrzymać choćby elementarny pokój w swoich społecznościach. Porządek stanu wyjątkowego, stanu wojennego jest jednak niską formą porządku. Jest to forma zawsze przejściowa, dlatego że, umówmy się, no niemożliwy jest żaden rozwój cywilizacyjny pod lufą karabinu, prawda? Albo, nie wiem, z butem na gardle. Niemożliwy jest wówczas rozwój społeczeństwa. Spokój nastał, ale nie poprzez formalne, demokratyczne Przyznanie władzy, prawda, w drodze procesów demokratycznych, czyli wyborów chociażby, ale poprzez stopniową akceptację przez obywateli, przez społeczeństwo nowego reżimu. Dlaczego? Dlatego, że ten nowy reżim przede wszystkim zaprowadził porządek, sprawił, że ludzie czuli się bezpiecznie, nie byli po prostu ofiarami przemocy, wszechpanującej przemocy. Wymiar sprawiedliwości, jak pisze Heinlein w tej książce, opisują jego bohaterowie w tej książce, w dotychczasowej formie przestał istnieć w odniesieniu do zdarzeń kryminalnych. Winni są ustalani i wykonywane są na nich wyroki w sprawach kryminalnych przez wojskowe sądy specjalne. Sprawy inne, inne przestępstwa bądź wykroczenia podlegające osądzeniu są prowadzone przez lokalnych sędziów. Również weteranów, wybranych w wyborach, o których za chwilę opowiemy, no, kto ich mógł wybierać. Podobne jest to troszeczkę do czasów e, początków Stanów Zjednoczonych, e, gdzie, no i zresztą też w niektórych tam stanach cały czas to działa jak sędziowie pokoju, goście sędziowie wybierani w lokalnych wyborach, którzy rozpatrują jakieś tam lokalne sprawy, natomiast sprawami federalnymi zajmują się już wyższe instancje. Czy sprawami bardziej poważnymi, następuje w ówczesnych państwach kuli ziemskiej totalna zmiana systemu politycznego. Tworzy się jedno wielkie superpaństwo, tworzone przez weteranów z różnych wcześniej poszczególnych armii, którzy stwierdzili, że bardziej łączy ich to bycie weteranem i poczucie pewnego rodzaju odpowiedzialności za miejsca, w którym żyją. Bardziej ich to łączy niż dzieli. I następuje właśnie ta zmiana. Systemu politycznego i pojawiają się oczekiwania społeczeństwa co do przyszłego procesu powrotu do znanych im zasad praworządności, powrotu do rządów demokratycznych, parlamentarnych, wyborów itd., ale do niczego takiego nie dochodzi. Dlaczego? Dlatego, że jak pisze Heinlein, społeczeństwo stało się społeczeństwem podobnym do społeczeństwa sparty, antycznej sparty. Tylko osoby z doświadczeniem wojskowym mogą uczestniczyć w zarządzaniu państwem, tym państwem, superpaństwem Federacją Terrańską. Tylko osoby z doświadczeniem wojskowym mogą uczestniczyć w zarządzaniu państwem. Kluczowe stanowiska cywilne są prawnie zastrzeżone dla weteranów, czyli dla tych, którzy zakończyli służbę. Ci, którzy nie odsłużyli co najmniej dwóch lat w służbie federalnej. Nie mogą korzystać z praw wyborczych. Ani czynnych, ani biernych. Poza tym dysponują wszystkimi prawami: mogą uczyć się, kształcić, prowadzić biznesy, zarabiać miliony, być właścicielami ziemskimi. Mogą wszystko. Nie mają tylko i wyłącznie czynnych i biernych praw wyborczych. Ci nie do końca posiadający pełnię praw obywatelskich, nie buntują się. Dlaczego? Cytuję, ponieważ rewolucja, zbrojne powstanie, wymaga nie tylko niezadowolenia, ale wymaga agresywności. Rewolucjonista musi być gotowy walczyć i umrzeć, w przeciwnym razie będzie po prostu zbyt miękki. To jest ważne zdanie. Jeśli oddzielisz agresywne psy i uczynisz z nich psy pasterskie, owce nigdy nie sprawią ci kłopotów. Rząd złożony z. Weteranów. Można powiedzieć, wojskowy rząd, mimo że oni nie są już aktywnymi żołnierzami, hmm, początkowo samozwańczy, wybrany przez samych siebie, przez samych weteranów, narzuca swoją wolę innym. Gdy okazało się, że nikt nie jest, nie umie, nie potrafi, nie może się im przeciwstawić, bo jest za mało agresywny i za mało zaangażowany, te takie sprawy wyższe, okazało się, że ten samozwańczy rząd zostaje de facto rządem z nadania prawa. Utworzono nowe prawa. Dlaczego weterani właśnie rządzą tą ziemską federacją? No, dlatego, że po pierwsze mogą. Poza tym dysponują czymś takim jak monopol na przemoc. Przypominacie sobie ministra Waszczykowskiego z pisu, który kiedyś mówił, że tylko państwo może dysponować monopolem na przemoc. Minister Waszykowski być może czytał Żołnierzy Kosmosu, albo gdzieś w tym kierunku stara się zdążać. Ja zawsze byłem przeciwny temu, bo to nie może działać w naszym systemie politycznym. Natomiast w systemie politycznym Federacji Terrańskiej to znakomicie działa. To jest prawda historyczna, że zawsze władza dzierży w ręku miecz. I to jest przewaga władzy nad tymi, którzy w tej władzy nie uczestniczą. Jak tłumaczone jest to, że ludzie, którzy nie są weteranami, nie mają pełni praw obywatelskich. Jak to jest, jak to przedstawił w książce Cytuję, Cytuję: w naszym systemie każdy wyborca i osoba sprawująca urząd to człowiek. To jest ważne, który przez dobrowolną, dobrowolną i trudną służbę pokazał, że przedkłada dobro grupy nad korzyści osobiste. Można, może zawieść ten człowiek w mądrości, może utracić cnoty obywatelskie, jednak zawsze przedkłada obowiązek wobec społeczności nad swoje korzyści. Wiecie, to jest takie bardzo. Wiara wielka przemawiał przez te słowa. Ale no, żeby się zgłosić na ochotnika do służby, trzeba mieć pewien zbiór cech. Prawda? Z reguły nie są to cechy drobnego cwaniaczka. I chyba na tym było oparte to, ta wiara, że ci, którzy są weteranami, czyli ci, którzy potrafili oddać część swoich wolności osobistych, poświęcając się służbie, Narażając swoje życie, że oni będą potrafili bardziej zdecydowanie i bardziej mądrze, bezinteresownie zarządzać organizmem państwowym. Głosowanie w takim systemie, kiedy jest się weteranem, to również sprawowanie władzy. Prawo wyborcze ma moc sprawczą w tym systemie. Władza i odpowiedzialność za swoje czyny. Te rzeczy muszą się równoważyć, prawda? Dopuszczenie władzy do władzy, która jest nieodpowiedzialna, oznacza nadchodzący bajzel. Nieograniczone demokracje, tak jak napisał Heinlein w Żołnierzach Kosmosu, były niestabilne. Te nie, demokracje w XX wieku były niestabilne, dlatego że ich obywatele nie byli odpowiedzialni za sposób, w jaki sprawowali suwerenną władzę ich przedstawiciele? Wiecie, nie ustalono, czy wyborca jest społecznie odpowiedzialny za to, że wybrał do pełnienia swoich obowiązków, swojego przedstawiciela jakiegoś debila po prostu. Niektórzy wyborcy poza tym nie interesują się polityką, głosują powodowani jakimiś niskimi pobudkami, prawda? Głosują dlatego, że. Hmm, chociaż jeszcze wiecie, ci, co głosują, to jeszcze jest pół biedy. Najgorsi są tacy, którzy nie głosują, a potem krzyczą. Warto tutaj wspomnieć o tym, że prawo wyborcze, czynne i bierne, dostaje przecież na przykład w Polsce każdy obywatel po ukończeniu 18 roku życia. Czy szanujesz to, co dostałeś od tak sobie, od kogoś, czy Szanowałbyś i byłbyś dumny z medalu, tak jak wspominałem w szorcie, medalu za ukończenie maratonu, mimo że nawet nie wyszedłeś z domu, tylko siedziałeś w fotelu? Czy ten, to miałoby dla ciebie jakiekolwiek znaczenie, ten medal? Wydaje się, że nie. Rzeczy darowane są na pewno mniej cenione i mniej szanowane niż rzeczy, na które się zasłużyło bądź które się zdobyło. Prawo do głosowania jest bez wątpienia prawem do rządzenia. Prawo do rządzenia bez odpowiedzialności, bez konsekwencji swoich decyzji, bez ponoszenia tych konsekwencji, jest receptą na powszechny burdel. Oczywiście można się spierać, czy bycie weteranem jest najlepszym fundamentem do tego, żeby stworzyć system ograniczonych praw obywatelskich. Ale musimy sobie zdawać z tego sprawę. No przecież jest coś takiego, jak lepsi i gorsi wyborcy. Często o tym rozmawiamy. Są mądrzejsi, ale są również debile. Są tacy, którzy, którym zależy, a są tacy, którzy mogli, mówią, że mogliby mieszkać chociażby w, w niemieckiej federacji w europejskiej. Prawda? Wzmacnianie pozycji tych, którzy, którym nie zależy, ty, wzmacnianie pozycji tych, którzy są debilami, wzmacnianie pozycji tych, którzy myślą tylko o swoich interesach. Ja tutaj, tylko moje, 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 żeby tylko mi było dobrze, a reszta niech tu mam w dupie społeczeństwo, i tak dalej. Wzmacnianie tych pozycji, tych, tej grupy ludzi, to jest droga do erozji społeczeństw. Wydaje się, że my o tym wszystkim nie pamiętamy. Jeśli nie będziemy chcieli znaleźć sposobu na takie uporządkowanie instytucji politycznych, aby prawa były ściśle powiązane z odpowiedzialnością i z obowiązkami, no to w dalszym ciągu będziemy świadkami rozrostu, rozrostu tych pierwszych, czyli praw, korzyści, uważania w dupę wyborcom, mniejszościom itd. i będziemy świadkami erozji tych drugich czynników, czyli odpowiedzialności chociażby. Wynikiem tego wszystkiego będzie chaos, przemoc i koniec świata, jaki znamy. To się dzieje w tej chwili. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. O rozszerzanie praw obywatelskich i mówię tutaj przede wszystkim o prawach wyborczych, czyli bezpośredniego wpływu na to, jak prowadzone jest państwo, osłabia to państwo, bo to jest zapraszanie do rządzenia debili. Oczywiście weterani też mogą być debilami, ale gorsze jeszcze jest to, że rozszerzanie tych praw Dotyczy również tych, którzy mają wszystko w dupie, i to jest prawdziwe zagrożenie. Najbardziej krzyczą na ten temat, jak zawsze mówię, o tej polityce ograniczonych praw obywatelskich dla nieweteranów, na przykład, albo dla, nie, dla tych, którzy nie potrafili kiedyś zdecydować się na oddanie części swojego życia ojczyźnie. Podstawowym tym jest no, argumentem, jest coś takiego: a dlaczego? A to taki żołda, kto będzie więcej wiedział niż profesor? Albo płacę podatki, to jestem patriotą, bo no to wszyscy płacą podatki. Albo a dlaczego? A to jest, to jest niedemokratyczne. A kto mówił, że demokracja jest taka super? Ostoja demokracji Stany Zjednoczone w pierwszych wyborach prezydenckich mogło głosować zaledwie 6% Amerykanów. Tam prawa wyborcze również były rozdzielane zgodnie z, pewnym, z pewnymi zasadami żeby głosować, żeby móc głosować, trzeba było być posiadaczem ziemskim, trzeba było mieć własność. Ci, którzy nie mieli nic, nie mogli głosować. W momencie kiedy zaczęto rozszerzać prawa na coraz większe grupy społeczne, w momencie kiedy zaczęto rozszerzać albo dawać nowe prawa mniejszościom, zaczęły się tworzyć problemy. I te problemy w tej chwili mają swoje można powiedzieć apogeum. W krajach, w niektórych krajach zachodniej cywilizacji. Rozumiecie. Nigdzie nie jest napisane, że do końca świata musi być demokratycznie. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że ten system opisany w żołnierzach kosmosu, to jest system właśnie quasi demokratyczny. Jest tutaj demokracja, ale taka nie do końca pełna. Ale każdy z tych obywateli żyjących w federacji terrańskiej. Może stać się pełnoprawnym obywatelem. Warunek jest taki, że musi zdecydować się na poświęcenie części swojego życia dla służby ogłowi. I to jest jedyny warunek, który musi spełnić. I najczęściej krzyczą o tym, że jak to można pozbawiać praw obywatelskich ci, którzy właśnie mają w dupie społeczność, moją w dupie ogół, myślą tylko i wyłącznie o sobie. Czy chcecie, żeby tacy ludzie mieli wpływ na to, kto nami rządzi, albo żeby sami rządzili? No nic, to jest rzecz do zastanowienia się. W każdym razie tak, książkę wam bardzo polecam. Warto przeczytać. Nawet nie tylko ze względu na te tutaj polityczne różne sprawy, ale po prostu książka wciąga. Żołnierzy Kosmosu, Robert Heinlein. No i co? Zapraszam na kanał. Trzymajcie się. Na razie cześć.